20 czerwca 1940 roku. W podwarszawskich Palmirach Niemcy rozpoczęli masową egzekucję więźniów z Pawiaka. W jej trakcie zamordowano aż 358 osób, wśród których były 82 kobiety. Była to największa z przeprowadzonych w tamtym miejscu egzekucji. Pośród zamordowanych znaleźli się wybitni przedstawiciele polskiej kultury, intelektualiści, politycy i sportowcy. Mord przeprowadzono w ramach tak zwanej nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej, nazywanej też akcją AB, wymierzonej przeciw polskim elitom.